Chodźmy. Chciałem tylko dzień dobry powiedzieć. No i wróciłem. Stęskniliście się za mną? W czasie, kiedy nie było mnie w internecie, wróciły do nas długie wieczory oraz chłodniejsze dni, nazywane powszechnie jesienią. Wiele osób wtedy chowa rower, jednak ja raczej uważam, że nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór. Właśnie, jak w taką pogodę ubrać się na rower? Wiele poradników, które widziałem w internecie, poleca zakupowanie ciuchów za minimum 500 zł komplet, tylko po to, by przejechać się do pracy i z powrotem. Nie oszukujmy się, nie będę jeździł w żelowej kładce specjalnie do pracy. Szczególnie, że potem bym musiał przebrać te spodnie, co jest jednak kłopotliwe. Jak ja sobie radzę? Ubieram się najzwyczajniej na świecie, czyli ubieram zwykłą koszulkę, którą mam w szafce, pomimo że też mam koszulki rowerowe. Jednak w taką pogodę jest fajnie nieco więcej blokować wiatru. Na to wszystko albo zakładam jeszcze koszulę z długim rękawem, kiedy jest chłodniej, lub naprzemiennie je stosuję. I na wierzchu ubieram albo kurtkę przeciwdeszczową, albo zwykłą bluzę. Powoduje to, że na krótkich trasach, takich jak właśnie ode mnie z mieszkania pod moją pracę, nie rozgrzewam się za bardzo, a jednocześnie nie jest mi znowuż mokro czy chłodno. Jednak są elementy, które szczególnie ochraniam. Na pewno szyja. Strasznie cierpię w zimie na różne choróbska, tutaj właśnie na gardle. Dlatego często zakładam po prostu jeden komin, podpór i na wierzch. Drugi polarowy, który mi grzeje fajnie gardełko. A po drugie, oba te kominy, w momencie kiedy jeden się przesunie, drugi będzie go blokował lub ewentualnie przysłoni te elementy właśnie szyi, które nie są ochraniane przez pierwszą. Potem co robimy? Potem ubieram coś na głowie. Przez wcześniejsze lata jeździłem w czapce, którą widzieliście w pierwszym moim odcinku. Jednak teraz ona jest jeszcze w praniu i się dosyć zniszczyła. Więc póki co jeżdżę w takiej oto kolejnej chuście, kominie, i na to zakładam czapkę. Chusta sprawia, że nie wieje mi w uszy, a czapka, szczególnie daszek, sprawia, że deszcz, który pada, nie pada mi do oczu. Rękawice ja stosuję najzwyklejsze, czym zimniej, tym grubsze, ale mam gąbkową kierownicę, więc bardzo fajnie się je trzyma we wszystkim, co jeździ. W momencie, kiedy macie raczej stare jakieś gumowe z twardej gumy uchwyty, gripy, raczej polecam wam załatwienie typowo rowerowych rękawic. Ale już nie bez palców, jednak pełne. Żeby ten pierwsze uderzenie, które zostają właśnie wasze kostki, nie były dla was męczące. Jeżeli chodzi o nogi, najzwyklejsze buty oraz moje ukochane dżinsy. Dla zmarzluchów polecam także leginsy, czy krajstopy, czy inne kalesony. Ale ja takich rzeczy nienawidzę, więc nie będę tego ubierał. Choćby było minus 30 stopni, bardzo lubię swoje dżinsy. Jedyne co bardzo fajne, co na pewno będę zakładał w zimniejsze dni, to nakolanniki. Może teraz mi na tym mocno nie zależy, ale za te 20 lat moje kolana będą mi wdzięczne za to, że stosowałem coś takiego. Ogólnie mówiąc, nie trzeba jakiejś Bóg wie wielkiej filozofii. Ubieramy coś zwyczajnie, tylko po prostu chronimy tak zwane końce naszego ciała. Tak, żeby ciepło za bardzo nie uciekało, ale też tak, żeby się za bardzo nie spocić. Oczywiście, można wykupić z pół sklepu sportowego, jednak nie oszukujmy się, lepiej tą kasę przeznaczyć na kolejny rower. Jeśli wam się podobało, zachęcam do komentowania oraz oceniania tego filmu. Zapraszam także na mój fanpage rowerowy pod tytułem Rowerem przez Jasło, subskrypcji i sprawdzenia innych filmów na tym kanale, a także do śledzenia mnie na Strawie, czy aby czasami się właśnie nie obijam. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!